Panie prezesie, bardzo proszę, oddaję panu głos i proszę może przy okazji powiedzieć, dlaczego właśnie trener Podoliński. Nic, ja myślę, że takie sytuacje w futbolu się często zdarzają. Ja tu korzystając z okazji chciałbym tylko, co prawda nie ma osoby zainteresowanej, nie ma Darka Kubickiego, ale korzystając z okazji podziękować mu za dotychczasową współpracę. Przejął zespół w trakcie ubiegłego sezonu. Wyniki nie satysfakcjonowały nikogo, ani zarządu klubu, ani samego trenera. Stąd też taka sytuacja, a nie inna. No, prawdę mówiąc, przed wyborem nowego trenera miałem sporo dylematu. Oczywiście chętnych na stanowisko było wielu, ale jak gdyby mój punkt widzenia sprowadzał się do tego, że to przede wszystkim musi być jednak Polak, musi być młodym trenerem, oczywiście z ambicjami i w tym kierunku szły moje poszukiwania. No dzisiaj z przyjemnością donoszę, że od dzisiaj obowiązki pierwszego trenera zespołu Podbeskidzia Bielsko-Biała przejmuje pan Robert Podoliński, podejmuje pracę razem ze swoimi najbliższymi współpracownikami. To znaczy mam tu na myśli Michała Pulkowskiego i Michała Mirotę, który będzie, drugi z wymienionych, będzie odpowiadał za przygotowanie motoryczne zespołu. No i cóż, no, zadecydowałem względy, tak jak już powiedziałem. Mi się wydaje, że trener tutaj jest uznawany za jednego z bardziej uzdolnionych trenerów młodego pokolenia. Swoje ambicje ma. Ja myślę, że człowiek uczy się co prawda przez całe życie, ale tu z pracy w Ekstraklasie, w drużynie Krakowi, trener Podoliński chyba potrafi wyciągnąć wnioski i tyle. No ja z pełnymi nadziejami, życząc mu wszystkiego dobrego, życząc powodzenia, życząc sukcesów. Mam nadzieję, że będzie mógł dotrzeć do całego zespołu, że młodzi zawodnicy pod okiem trenera Podolińskiego będą sukcesywnie podnosić swoje umiejętności i będzie to wszystko będzie z korzyścią dla całej drużyny i dla całego środowiska piłkarskiego w Bielsku-Białym. Przede wszystkim dziękuję za zaufanie i za to, że mogę się w Bielsku znaleźć i przywitać się z Państwem dzisiaj. Ja chciałbym mniej mówić, a mam nadzieję, że będzie okazja do rozmowy po dobrych meczach Podbeskidzia. Sytuacja na pewno nie jest łatwa, ale gdyby była takowa, to chyba zmiana by nie nastąpiła. Także jeszcze raz dziękuję za zaufanie i mam nadzieję, że nadzieje pokładane we mnie w Bielsku spełnię i to jest dobre miejsce i dla mnie i będzie coraz szczęśliwsze dla piłkarzy Podbeskidzia, że razem mamy coś do udowodnienia i chcemy wspólnie pójść do przodu. Dziękuję. W każdym razie też chcę przy okazji powiedzieć, że z trenerem Kubickim kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron i to jest istotna sprawa w tym wszystkim. A czy przychodzi pan z jakimiś marzeniami o konkretnych zawodnikach, których realnie widziałby pan? Wie pan co, ja powiem szczerze, marzę o tym na razie, żeby spotkać się z zawodnikami, których będę miał do dyspozycji na jutrzejszym meczu pucharowym, a wstrzymałbym się z tym spokojnie jeszcze, z tymi marzeniami. Możliwe, że ta grupa spełnia wszystkie moje oczekiwania i marzenia, ale nie jestem w stanie w tej chwili na to pytanie odpowiedzieć.